jak ułożyć najbardziej popularną męską fryzurę w 2021 roku? Sprawdźcie to. Dzień dobry panowie, jak widzicie po moich włosach, które są mokre, które są gotowe do układania. Dzisiaj mamy kolejny materiał na temat układania włosów. Postanowiłem nagrać ten odcinek, ten materiał, dlatego że jest to jedna z najbardziej popularnych fryzur męskich w 2021 roku, której osobiście nie noszę i raczej nie będę nosił, dlatego że nie czuję się w niej najlepiej, nie czuję, żebym wyglądał w niej dobrze, aczkolwiek uważam, że wielu facetom naprawdę ona pasuje i wiele facetów może dobrze w niej wyglądać. Będzie to fryzura oczywiście na naszego popularnego Marka z M jak Miłość, która naprawdę stała się bardzo popularna w tym roku. Nosi ją wielu facetów i jedyne tak naprawdę, czego potrzebujecie, to są dosyć, no może niedługie, ale takiej przynajmniej średniej długości włosy. No ja uważam, że minimum te 10-11 cm te włosy powinny mieć, a im dłuższe, tym lepsze. Do pewnego momentu oczywiście, no bo potem te włosy stają się już po prostu za długie. No już się robią po prostu długie włosy. To już nie jest taki typowy middle part, tylko po prostu takie dłuższe włosy. Tak jak mówię, do ułożenia tej fryzury potrzebujecie włosy mniej więcej długości 10-11 cm. Myślę, że gdzieś między 15-20 cm włosy tej długości uzyskacie wtedy najlepszy efekt. I są dwa sposoby układania tej fryzury. Pierwszy sposób to jest po prostu przedzielenie włosów na pół, zostawienie ich, niech sobie wyschną i wtedy ewentualnie zaaplikowanie jakiegoś produktu. To jest sposób zdrowszy dla włosa, no bo oczywiście nie suszymy tych włosów, no ale też zajmuje dłużej, więcej czasu, no dlatego, że te włosy muszą po prostu sobie wyschnąć. A druga opcja, którą ja Wam zaprezentuję zaraz, to jest układanie tych włosów po prostu suszarką. Tak wygląda ta fryzura po całym dniu noszenia, bez żadnego układania, bez przeczesywania. Po prostu wczoraj wieczorem umyłem włosy, przeczesałem sobie je na dwie strony, nie suszyłem ich, nie układałem już żadnym produktem. Dzisiaj jest godzina 19, od rana w nich chodzę, byłem w domu, także nie musiałem z nimi nic robić. Chciałem po prostu Wam pokazać, jak ona wygląda w takim naturalnym ułożeniu. Ja takiej fryzury bym nie nosił, bo po prostu uważam, że mi taka fryzura nie pasuje. No i też denerwowałoby mnie, jak ona by tak chodziła cały czas w oczy. No ale niektórym to pasuje. I teraz druga opcja, panowie, czyli ta, którą Wam będę pokazywał. Najpierw przeczesujemy sobie włosy na dwie strony. Znajdujemy mniej więcej środek naszej głowy. Ja korzystam z kamerki, żeby to zrobić. Z tego mojego monitorka na aparacie, więc może nie będzie idealnie. No ale wiecie, o czym mówię. Znajdujemy sobie mniej więcej środek. Przeczesujemy włosy na dwie strony. I w ten sposób te włosy będziemy suszyli. Nie używam żadnego pre-stylera, suszę włosy takie, jakie po prostu są. Wydaje mi się, że do tej fryzury nie jest potrzebny pre-styler, dlatego że jest ona bardzo niewymagająca, w mojej opinii. Wystarczy przedzielić włosy na pół, wysuszyć je, nałożyć trochę produktu, bo te włosy też mają mieć taki naturalny look, tak jakbyście nie przykładali do tego dużej uwagi. Powietrze ciepłe, ale nie najgorętsze, najmocniejsza moc suszarki i jedziemy. Jak widzicie, suszenie włosów zaczynam od tyłu. Staram się im nadać taką troszeczkę chociaż tej objętości. Wiadomo, że ta fryzura jest dosyć płaska, dosyć leżąca, aczkolwiek będę zaraz się starał tą szczotką nadać im chociaż takiej delikatnej objętości. Szczotkę używam głównie dlatego, że po prostu łatwiej mi jest takie wysuszyć, no i te włosy się suszą troszeczkę szybciej. Nie jest to najłatwiejsza fryzura do wysuszenia, dlatego że włosy, które są na środku, mogą bardzo łatwo się gdzieś zapodzieć i przesunąć na drugą stronę, a to jest coś, czego byśmy nie chcieli, no bo wiadomo, że w middle parcie chodzi o to, żeby ten przedziałek był jak najbardziej widoczny. Oczywiście nie musi on być idealny, dosłownie symetryczny jak od linijki, aczkolwiek no im bardziej dokładnie jest, tym lepiej to wygląda. Chyba że ktoś idzie w taką trochę fryzurę typu Messi, żeby ten middle part był taki nie do końca idealny, no to wtedy wiadomo, że ten przedziałek nie musi dzielić włosów na dwie identyczne partie. Tutaj jak widać, dłonią przytrzymuję sobie jedną część włosów, kiedy drugą suszę i suszę je także odwrotnie do kierunku, w którym je układam, właśnie po to, żeby nadać im troszeczkę objętości od nasady, żeby ta fryzura też nie była taka na maksa płaska. Po wysuszeniu włosów ciepłym powietrzem przesuszę je jeszcze zimnym, żeby zamknąć pory włosa. Jak widzicie, tak wygląda fryzura, która została przeze mnie już wysuszona. Włosy układają się w ten sposób, są takie naturalne, mają taki naturalny wygląd. No tak jak mówię, nie jest to mój ulubiony styl i ja
takiego stylu raczej nie zaadaptuje. Oczywiście można by te włosy zostawić tak, jak są w tym momencie. One będą w taki naturalny sposób opadały nam. Będziemy mogli je sobie przeczesać troszeczkę do tyłu i one gdzieś tam podczas poruszania się będą opadały na czoło, na oczy. I to jest urok tej fryzury. Ona ma tak wyglądać. No, to jest taki trochę Leonardo DiCaprio. Ale ja, żeby tę fryzurę troszeczkę zablokować w miejscu, żeby ona była troszeczkę bardziej podatna na układanie i nie opadała aż tak bardzo, nałożę na włosy, ja nakładam różowy Rajcel, nie wiem jak to się czyta, w każdym razie różową świnkę. To jest pomada woskowa, o takim średnim chwycie bym powiedział, ale przez to, że jest woskowa, ma taki połysk i moim zdaniem fajnie to będzie się sprawdzało w tej fryzurze. No i też będzie się sprawdzała lepiej w takich warunkach atmosferycznych, kiedy jest deszcz, kiedy jest wilgoć. Także nasza fryzura cały dzień będzie mogła się utrzymać mniej więcej w tym samym miejscu. Pamiętamy o tym, żeby dobrze rozprowadzić pomadę w dłoniach, żeby ją rozgrzać, żeby wszystkie składniki aktywne, które się w niej znajdują, zostały aktywowane. I nakładam w ten sposób od nasady, mniej więcej w ten sposób od nasady na całą długość moich włosów. I nadam im taki delikatny look, takiego wiecie, przetłuszczenia, ze względu na to, że to jest pomada woskowa o wykończeniu takim z delikatnym połyskiem. I tak prezentuje się wykończona przeze mnie fryzura typu middle part. Jedna z najbardziej popularnych, jak to już mówiłem, fryzur w 2021 roku. Tak jak mówiłem, nie jest to mój styl, nie będę nosił takiej fryzury, ale jeśli komuś, któremuś z Was to odpowiada, to jak najbardziej powinien jej spróbować, dlatego że może będzie ona do Was pasowała i będzie odzwierciedlała Wasz charakter. Panowie, jeśli podobał Wam się ten materiał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami. Dajcie mi znać, jakie materiały jeszcze chcielibyście zobaczyć na tym kanale, ponieważ wszystkie materiały, które tworzę, tworzę dla Was, nie dla siebie. Znaczy może też troszeczkę dla siebie, bo sprawia mi to frajdę, ale głównie dla Was. No i jak zwykle, bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.